nowoczesne technologie informacyjne w służbie cyfrowej szkoły i administracji w Radomiu. Spróbuję podejść do kilku stoisk z fajnymi, bajeranckimi rzeczami. Zobaczycie, co tutaj mają. Poznajcie fantastycznego nauczyciela. Uczy języka angielskiego. Sylwek Zasoński. Na razie jest zajęty. Ale słuchajcie, oprócz tego, że naucza języka angielskiego, to współpracuje z taką fajną firmą Mentor. I oni tutaj mają naprawdę mega, mega ciekawe rzeczy. Siema, Sylwek! Witam, cześć! Słuchaj, masz tutaj drukareczki 3D, chciałem powiedzieć 4D. Coś do filmowania, no i tradycyjnie tablice. Zerknijmy, co się tutaj, panie szanowny, dzieje, bo są dwie. Są dwie drukarki w tej chwili. Rzeczywiście studio filmowe pracuje na dole, na warsztatach. Będzie później też na stoisku do obejrzenia. Natomiast mamy dwie piękne drukareczki i w tej chwili drukujemy, słuchajcie, wykrojnik do ciastek. Idą święta, dzieciaki lubią ciastka, więc na tej mniejszej drukarce, Adventure 4, właśnie taki wykrojnik do ciastek robimy. Słuchajcie, nie w PL, tylko w PETG, czyli w plastiku takim, z którego robione są zakrętki. No to zerknijmy, co się tutaj dzieje. Troszkę odbija się na światło, ale zobaczcie. Uchylimy, możemy zobaczyć. Patrzcie. Jest co prawda ciepło, ale... Dzieje się. A teraz zobaczcie, jakie fajne rzeczy na takich drukareczkach można czaskać. Pyk. I tu jakiś wiking. Dokładnie. Czadzik. Dosyć to jest sporych rozmiarów figurka. Zobaczcie, tu jest moja dłoń, czyli gdzieś mniej więcej jak cała dłoń. 15 cm, coś w tym stylu. Możemy, nie? Tak, dla porównania dostawić telefon komórkowy. Czyli sporych rozmiarów. No ta większa drukareczka, widzę, że ma dwie głowice. Raz, dwa. Czyli taka już bardziej Pro. Tak, to jest drukarka już Pro. Słuchajcie, pozwala nawet drukować w specjalnym filamencie drewnianym. Filamencie drewnianym? Tak, w filamencie drewnianym, czyli taki specjalny filament dostosowany do wydruku, który zawiera drobne elementy drewna i potrzebuje bardzo dużej temperatury, żeby pracował i żeby topniał tak naprawdę i układał. Ale to też jest zmieszane z tworzywem sztucznym, dokładnie, ale sam widok takiego filamentu później wydruku przypomina naprawdę naturalne drewno. Czadzik.